Słuchaj od rana. Dzień dobry Państwu, Beata Szewczyk. Witam pięknie, 6 minut po godzinie 10. Z miejsca szczególnego, z miejsca, w którym przyznaję się, bez bicia nie byłam jeszcze, bo zawsze trochę się wstydziłam wejść, bo tak pomyślałam sobie, wejdę i powiem dzień dobry i co dalej. A miejsce jest przepiękne, absolutnie zacne, fantastyczne. Znają wszyscy przystanek tramwajowy Brama Wyżynna, prawda? A czy w Bramie Wyżynnej Państwo byli? No właśnie, nie wszyscy byli, a warto tu zajrzeć. Dziś zresztą będzie taka możliwość przy okazji przyjemności różnistych, które tu przygotowano. Ze mną są goście, których pięknie witam, zawsze z ich obecności się cieszę, chociaż Ewa Kowalska w moim programie po raz pierwszy. Ewa, ja nie wiem, jak to się stało, że dobra, aczkolwiek w tym programie tak, ale w ogóle w studiu tak. Radia Gdańsk się widziałyśmy. No pewnie. I codziennie się słyszymy na antenie. I fajnie było. I mamy się na Facebooku, co mnie ogromnie cieszy. I Bedeker, proszę Państwa, to jest takie miejsce, w którym można się zakochać i dzięki niemu zakochać się też w innych miejscach, które dookoła nas są, a których nie znamy tak do końca. O tym pogadamy, Ewoniu, bo dzisiaj fajny spacer się szykuje. Szykuje się. Są ze mną też Kasia i Maciej Marczewscy. Dzień dobry. Za którymi się stęskniłam, bo tęsknię bardzo, kiedy ich nie widzę. I jest pan Krzysztof Kruszyński, który jest dla mnie absolutnym mistrzem świata w przewodnictwie. Dla mnie też. Prawda? Dzień dobry Państwu. Nie tylko dla mnie. I towarzyszy nam także gość, no szczególny dzisiaj myślę, bo tu się spotykamy przy szczególnej okazji, pan Łukasz Magrian, wiceprezes PROT, czyli Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam serdecznie, dzień dobry. Bo my będziemy Państwa namawiać dzisiaj na wiele rzeczy przy okazji spacerowania i po Gdańsku, i troszkę po Kościerzynie, po Kaszubach. Powłóczymy się po prostu po bliskim naszym sercom stronach. Tak myślę wszystkim chyba. Zaczniemy od tego, co dziś tu się dzieje w Bramie Wyżynnej i dookoła, bo pierwsze co zobaczyłam to lodowisko. Mówi, ale super, to specjalnie dla nas. Zgadza się. Specjalnie dla wszystkich mieszkańców Gdańska, Trójmiasta i Pomorza tak naprawdę, ponieważ od wczoraj mamy już piękny jarmark bożonarodzeniowy w samym centrum Gdańska, a my jako sąsiedzi w Bramie Wyżynnej zorganizowaliśmy taki specjalny mikołajkowy dzień, powiązany trochę bardziej dzisiaj z sercem Kaszub, czyli z Kościerzyną. Okolicami Kościerzyny, które dzisiaj prezentują swoją ofertę, szczególnie zimową, bo to taki super czas, żeby. No właśnie, bo Kaszuby zimą to nie tylko stoki narciarskie, bo jest ich trochę, ale też inne miejsca, o których mówić będziemy, bo tu mogą być Państwo, mam wrażenie, trochę zaskoczeni. Mam nadzieję, że tą tak. Obfitością, prawda, że Kaszuby nie tylko latem, ale zimą. Co ciekawego przygotowaliście Państwo na dzisiaj? Bo tutaj jest jarmark, jest lodowisko, są stoiska. Dziś u nas w Bramie Wyżynnej przez cały dzień do godziny 17 tak naprawdę specjalna ekspozycja właśnie lokalnej organizacji turystycznej Serce Kaszub z taką bożonarodzeniową ofertą, trochę smakołyków, trochę przysmaków. Smaków świątecznych, trochę rękodzieła powiązanego właśnie z tym szczególnym czasem, ale przede wszystkim też konkursy. Wszyscy, którzy pojawią się dzisiaj w Bramie Wyżynnej, mogą wziąć udział w loterii, wygrać super pobyty na Kaszubach w kilku obiektach noclegowych. Bardzo zacnych obiektach. Możemy je wymienić. Zgadza się. Zapraszam oczywiście. W trakcie i w audycji oczywiście wszyscy wrzucają kupony do naszej super urny, a o godzinie 16 specjalne losowanie. Tak, to są obiekty... Od 10 tutaj dzisiaj się dzieje do 17. Dokładnie tak. O 16 jest losowanie w tej loterii. Zgadza się. Tych pobytów na Kaszubach. Też bym chciała, ale super. My jesteśmy z rodziny, możemy, tak? Możemy. Śmiało. Fantastycznie, czyli bardzo. Czyli ci wszyscy, którzy przyjdą na spacer o godzinie 12, czy ja mogę już? Pewnie, no pewnie. Bo chciałabym, tak, żeby Państwo się przygotowali, tak? Mhm. O godzinie 12 startujemy spod Bramy Wyżynnej i idziemy przez Targ Sienny w kierunku, uwaga, w kierunku piaskowni. Czy Państwo wiedzą, co to jest piaskownia? Ja nie wiedziałam, ale już wiem. Ale ci z Państwa, którzy dzisiaj się udadzą z nami na spacer, zajdą wcześniej do bramy, wrzucą los, to podwójną mają wygraną, tak? Bo może wygrają los na loterii, ale na pewno wygrają to, co dzisiaj zobaczą. Coś, co jest bezcenne, wiedzę o miejscu, którym ja się zachwycam. Zachwycam się absolutnie, mimo że mieszkam w Sopocie, ale uważam, że Gdańsk w pierwszej trójce najpiękniejszych polskich miast bez wątpienia jest. Może Kraków, bo tam jest więcej oryginalnych tych zabytków, a w Gdańsku jednak trzeba było odbudować te zniszczone główne miasto, ale miejsce absolutnie niesamowite i dziś pokazane z takiej strony, która mnie wczoraj zaskoczyła. Mówię, co to jest ta piaskownia? Gdzie to jest? Pytam u mnie ludzi w radiu tubylców. Nie wiedzą. Nie wiedzą. A wiesz, gdzie jest wiadrownia? No, nie mam Gdańsku pojęcia. Są różne, prawda, Krzysztofie? Tak. No, różne miejsca. To wynika z bardzo bogatej historii miasta, które było zawsze ważnym portem, ważnym ośrodkiem handlowym i stąd do dzisiaj przetrwały takie różne ciekawe miejsca, jeżeli chodzi o lokalne nazwy, tak jak właśnie dzisiaj Ewa będzie prowadzić taki organizować, prowadzić będzie Jakub Nowak, licencjonowany przewodnik miejsca. Tak, ale Ewa będzie ogarniać.
Ale cała. Jest coś bardzo istotne właśnie, Wiadrownia, żeby to, gdzie to zorganizować jest? Właśnie. Panie Łukaszu, pan wie, gdzie jest Wiadrownia? Ochrony. Wstyd przyznać, ale nie. A czy państwo wiedzą, gdzie jest Wiadrownia? Kasiu, Macieju? My nie wiemy. A jak Krzysztof, Maciej, gdzie jest Wiadrownia? No, tak, mówiłam, to jest mistrz świata. No to... Ale my właśnie, my właśnie dlatego... Aspirujecie do mistrzostwa, prawda? Nie, dołączamy do, na ile możemy, do Ewy Spacerów i chodzimy. I u nas na blogu też można poczytać o niektórych spacerach. To ja może powiem, tak, przy okazji. No, Wiadrownia jest, bierze się nazwa w ogóle od tego, że od rzemieślników, którzy tam produkowali nie mniej, nie więcej, tylko właśnie wiadra. A jest to miejsce, chyba może powiedzieć, że koło dzisiejszego, budowanego dzisiaj, prawda? Muzeum II wojny światowej. Tak, i tam te rejony. Tak, bo tak jak samo, takie pojęcie jak La Stadia, czyli też inaczej zwana Łasztownią, to jest miejsce po dawnych stoczniach, których tam nie ma śladu dzisiaj żadnej budowy. La Stadia to jeszcze byśmy dali radę, ale z Wiadrownią byłby kłopot, absolutnie. Czyli tak jak myśleć, nazwa... Że to nazwa pochodzi od rzemiosła, które było kiedyś uprawiane na obrzeżach miasta. Tak jest i w przypadku ulic w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku, prawda? Tak myślę, podobnie jest we Wrocławiu, w Krakowie, w Toruniu, tak w innych miastach zagranicznych, podobnie. Zawsze nazwy lokalne ulic, placów, dawnych wsi, dzisiaj dzielnic, mówią nam, co kiedyś tam robiono. Ja, i to tak jak z nazwiskami podobnie zresztą też, prawda? No, czasami od zawodów. Uwielbiam dołączać do spacerów, prawda? I bedekerowych, bo za każdym razem zupełnie inaczej patrzę na to miasto, na te uliczki, które podążamy w trakcie tego spaceru. No, pisze zresztą, Macieju, chyba ty pisałeś na blogu, że idziecie, spacerujecie i nie zauważyliście zresztą dokładnie, wielu nie, rzeczy, nie zauważamy wielu rzeczy, których wtedy może nam powiedzieć przewodnik. Ja do dzisiaj wspominam spacer po Monte Cassino. No, wtedy, z Ewą Czerwińską. Wtedy Ewa Czerwińska właśnie prowadziła nas wzdłuż Monte Cassino. No wzdłuż Monte Cassino, no to idzie się 10-15 tak? minut i jesteśmy na molo, prawda? A cały spacer trwał chyba dobre półtorej godziny. Schodziliśmy i za każdym razem... Każda kamienica ma historię. Za każdym razem zatrzymywaliśmy się przy kolejnej kamienicy i do dziś dzień właśnie pamiętam historię o fotografie, o zakładzie fotograficznym, który robił zdjęcia tylko ładnym ludziom. Czyli nam, słuchajcie, my się łapiemy. Ale Baszko, a posłuchaj, tak. A mówisz, że pierwszy raz jesteś w Bramie Wyżynnej. A czy byłaś tutaj w piwnicach, w podziemiach? W życiu, a gdzie? No to jeszcze dzisiaj trzeba to zrobić. Na piętrze nie było. To jest przepiękne miejsce. No to się wybierzemy na pewno w to miejsce. Panie Łukaszu, jeszcze jak już jesteśmy przy rzeczach ładnych, to tutaj tych ładnych rzeczy bez wątpienia jest mnóstwo. Nawet się nauczyłam, że 7 kolorów haft Kaszubski ma. Zgadza się. I tych 7 dzisiaj kolorów na serwetach choćby jest. Można poznać jest. Dogłębnie. Mamy z sobą panią hafciarkę prosto z Można się będzie nauczyć jakichś takich prostych, która może państwu pokazać, jak ten haft prowadzić, jak to wygląda. Mhm. Mamy przedstawicielkę również rękodzieła artystycznego, która gotowe wyroby, między innymi myślę pomysł na upominki świąteczne, oryginalne, robione ręcznie, może państwu zaproponować. Mikołajki świeżo upieczone, do mikołajków jest szyszeczka i sianko dołączane. Smakołyki to jest fajne. Ważny element tego dzisiejszego dnia, degustacje, również zakup pewnych rzeczy, które mogą na świątecznym stole się znaleźć. Jeśli państwo chcieliby do nas coś o Gdańsku napisać, albo o Gdańsk zapytać, o jakieś takie miejsca, które państwa intrygują, a państwo niewiele o nich wiedzą, to proszę korzystać z okazji 603-06-06-06. My tu mamy oczywiście SMS-y radiowe i będę pytać moich gości. No najlepszych z najlepszych, proszę państwa, wybrałam dla państwa specjalnie. Panie Łukaszu, coś jeszcze, co jest ważne, co powinniśmy państwu powiedzieć, jeśli państwo będą chcieli się do nas wybrać, a mam nadzieję, że tak będzie, że państwo będą chcieli odwiedzić Bramę Wyżynną, ja myślę, i pójść na jarmark. Warto powiedzieć, że Brama Wyżynna to w tej chwili przede wszystkim również Centrum Informacji Turystycznej, Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej, a więc tutaj tak naprawdę możemy znaleźć inspirację na te krótkie, długie podróże, pobyty. Nie tylko na dla turystów, na przykład zimowy. Chociażby na weekend zimowy, czy na kilka godzin tak naprawdę wolnych, nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Trójmieście, ale w całym województwie. Po to jesteśmy, aby być takim oknem na cały region pomorski. Bo nam się wydaje, że my wszystko wiemy i wszystko znamy na pamięć już. Absolutnie, prawie, a to patrząc na to, co dzieje się na co dzień tutaj właśnie w centrum, a propos wizyt trójmiejskich mieszkańców, wiemy doskonale, że tak nie jest. Że wiemy, że wszystkiego nie wiemy, proszę państwa. Jeśli państwo będą się chcieli dowiedzieć troszkę więcej, to proszę z nami zostać, proszę z nami być, a jeśli państwo mają jakieś pytania do moich gości, to proszę pisać. Przypominam, 603-06-06-06. Wracamy za chwilę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. I już jesteśmy na antenie ponownie. Do naszego grona dołączyła Dorotka. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry. Dzień dobry. A powiesz, dlaczego tu się dzisiaj pojawiłaś z koleżankami? Bo tak widzę koleżanki tylko. Bo dzisiaj... jest otwarte takie coś u góry i przyszliśmy to zwiedzić. U góry w Bramie Wyżynnej, prawda? To przyszliście zwiedzić Bramę Wyżynną. Tak. A ja słyszałam, że ty jesteś przewodniczką po Gdańsku. To prawda to?
Prawda. A powiedz, a która część Gdańska jest ci najlepiej znana? Katownia. Katownia. I Muzeum Bursztynu pewnie. Co ci się tam najbardziej podoba? Taki bursztyn, gdzie w środku jest mała jaszczurka. Ach, czyli z inkluzjami. A powiedz, czy zdarzyło ci się już oprowadzać kogoś po Gdańsku? Nie, jeszcze. Jeszcze nie? Czyli to jest sprawa przyszłości. Może. A może chcesz o czymś opowiedzieć, co ci w Gdańsku się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba... Oprócz katowni oczywiście, bo to już wiemy. Mi się najbardziej podoba... Chciałabym zwiedzić dom Artura, bo jeszcze nie... Dwór Artusa. Dwór Artusa, bo jeszcze nie wiem w ogóle, jak on wygląda, czyli jeszcze nie wiem, bo chciałabym zwiedzić. Chciałabyś zwiedzić. To ja myślę, że Kasia i Maciej mogą ci teraz już powiedzieć, jak tam jest, wiesz, bo oni na blogu swoim piszą o tym. Kasiu? W dworze Artusa jest co bardzo jest? Pięknie, jest duże, są duże obrazy na ścianach, a na samym środku wisi taki wielki statek, który zwisa z sufitu i jest na pewno przepiękne. Jak się wchodzi do sali, to pierwsze, co zwraca uwagę, to jest właśnie ten statek. Także koniecznie musisz, Dorotko, zabrać swoje koleżanki i razem z panią opiekunką wybrać się do dworu Artusa, bo tam jest po prostu przepięknie. To pani opiekunka może jeszcze słówko powie, skąd ta grupa, skąd te dzieci się wzięły? Proszę się przedstawić. Dzień dobry, jestem Magdalena Ceńska-Deska. Magda, proszę usiąść obok Dorotki, bo mamy takie dzisiaj bardzo eleganckie siedzonka. Skąd ten pomysł? Skąd te dzieci się wzięły? To jest jakieś spotkanie na osiedlu czy w szkole? Ewa, no, w sensie przewodników. Co do szczegółów brania się dzieci, to mniej więcej się orientuję. Pani Magda, poproszę. Jestem licencjonowanym przewodnikiem po Trójmieście, a przy okazji nauczycielem. I powiązałam te jakby dwa zawody. Te pasje chyba, pasje, to też, musi być pasja. Oczywiście, że tak. Także w tym roku mam klasę pierwszą szkoły podstawowej. To jest szkoła podstawowa numer 5 na Zaspie. I tak próbuję zaszczepić w tych dzieciach też taką pasję poznawania swojego miasta, tak? W tym roku takim moim zamysłem jest poznanie całej Drogi Królewskiej. Po kolei poznajemy co miesiąc. Panu Krzysztofowi oko błysnęło. Zabytek, tak? Droga Królewska. Ewie też oczy błyszczą. A z innego powodu. A to zaraz. Tak? Dlatego, że bardzo cenię na takie Królewska. Inicjatywy. Takie pomysły. I ja muszę powiedzieć, że genialne. Z grupą z IKM-em i z Ewą Czerwińską prowadzimy taki projekt Gdańskie Miniatury, tak? Tak? To jest projekt dedykowany i maluszkom, i starszym dzieciom, młodzieży. Powiem z przykrością, że te starsze dzieci, starsza młodzież o Gdańsku nie wie, nie powiem nic, ale naprawdę wie bardzo mało. I dlatego uważam, że takie maluchy, właśnie w takich maluchach trzeba zaszczepiać tę miłość do Gdańska i ona potem zaprezentuje. No, mam nadzieję, tak, że jak przyjadą. No właśnie, ja bym zapytała dzieci, jak wam się Gdańsk podoba? Podejdźcie troszkę bliżej do nas, bo tu jest parę takich ślicznych dziewczynek. Jak wam się Gdańsk podoba? Fajne to jest, piękne to jest miasto? Tak. Bardzo, co? Uh-huh. A które miejsce w Gdańsku najpiękniejsze dla ciebie przynajmniej? Gdzie lubisz na przykład spacerować? Parku Oliwskim. O, dobre miejsce, piękne, absolutnie. Gdzieś jeszcze? Kto ma pomysł na fajne miejsce w Gdańsku? Park Oliwski, to już mamy, katownię mamy. Jesteśmy w Bramie Wyżynnej. Gdzie jeszcze można się wybrać? Gdzie jest pięknie w Gdańsku? Kolejny pomysł. Bramie Złotej. Ach, też piękny pomysł. Przewodnicy się uśmiechają, zawodowcy się uśmiechają, jest dobrze. Jakie jeszcze macie pomysły, propozycje na wizytę w Gdańsku, na spacer? Do domu Hagena. Domu Hagena, tak jest. Mamy takie piękne miejsce. To gdzieś jeszcze się wybierzemy? Na razie wystarczy. To chyba cały dzień trzeba będzie, co? Żeby zwiedzić te miejsca, kochani. Jak myślicie? Cały dzień? Chyba. No dla takich dzieci to na pewno, tak, bo to zabierze trochę czasu, a nie można zamęczyć. No więc właśnie, żeby ta miłość została, a nie zaczęło się nudzić. Dorotko, to ja jeszcze mam, pani Magdo, bardzo dziękuję. Dorotko, to jakiś jeszcze fakt z historii Gdańska możesz powiedzieć, co pamiętasz, co już w głowie zostało? Pamiętam taką legendę, że był taki król, któremu ucięto głowę za to, że wyrzucił kluczyki od Gdańska. Hmm.
Co na to przewodnicy? Pani Krzysztofie, jest rzeczywiście taka legenda? Znaczy, z legendami to jest tak, że każda wersja każda jest dobra. Tak. Każda wersja może stać się legendą. Często te legendy się łączą w różne elementy, z różnych legend się przenikają wzajemnie. I to zresztą nie tylko odnosi się do Gdańska, a również to do Krakowa. Do Krakowa, Norymbergi. No bywali królowie polscy w Gdańsku i są w kilku miejscach ich postacie, dlatego te elementy tak zwane królewskie występują często w gdańskich legendach. Ewa, ale to ja bym mogła zaprosić koleżanki na moim portalu ibedeker.pl. Tak, jest taka zakładka przewodnik dla dzieci. Jak i tam najbardziej, nie mniej, nie więcej, tak. Tylko dziecko, moja córka, która dzisiaj ma 12 lat, a zaczynała jako 7-letnia chyba, jeszcze bez zębów, dobry, przepleniąca, opowiadała właśnie o bramie Wyżynnej, tak, na przykład. Także po kolei, tak jak każdy zabytek co miesiąc omawiamy, tak co miesiąc odwiedzamy ibedekera, właśnie przewodnik dla dzieci, także najpierw mówi pani Ewy córka, a później reszta informacji takich już bardziej pod kątem. Absolutnie fantastyczny pomysł. Dobre miejsce, żeby się dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy o Gdańsku. Bardzo wam dziękuję, moje miłe panie. Dziękuję pani Magdzie, dziękuję ci, Dorotko. Miłych spacerów, miłych wycieczek. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy po prostu spacerując po Gdańsku. Do widzenia. Tak? No, do widzenia, kochani. Będziesz przewodnikiem. Rewelacyjne te dzieci są. Wspaniałe, że takie młode osoby już zaczynają się interesować, że tak się wciągają w takie fajne rzeczy. W ogóle swoim miejscem z mieszkania, tak? Niekoniecznie tak, gdańskim, umówmy się. Ja bardzo żałuję, że u mnie to się tak późno zaczęło. Przecież. Bo ja co prawda zawsze miałem takie ciągoty odkrywcze, bo jeszcze z moją babcią bardzo często chodziliśmy sobie po prostu zwiedzając kolejne dzielnice, no ale to były po prostu spacery, na których chodziłem od miejsca do miejsza. A potem się dobrze ożeniłeś i potem się dobrze ożeniłem. Ta pasja właśnie do odkrywania się fajnie rozwinęła. No i teraz jeździmy w każde miejsce w Polsce. Jako dorośli ludzie w zasadzie już dopiero zaczynamy poznawać Gdańsk. I to też nawet można powiedzieć trochę wstyd, ale trochę z przypadku, bo gdzieś tam dostaliśmy na jakimś portalu bilety, po prostu pakiet biletów do muzeów po Gdańsku. I ja mówię, Maciek, mówię, zobacz, pakiet biletów do muzeów po Gdańsku. Przecież myśmy w tych muzeach nawet chyba w większości nie byli. I pamiętam, kupiliśmy sobie ten pakiet i chyba w kwietniu zrobiliśmy sobie taki tour właśnie po Gdańsku i tak tutaj takie pytanie padło, czy ile czasu. No to my Kruszewską też spacerowaliście, prawda, po Gdańsku? Tak, ale to był inny spacer, a wtedy, wtedy poszliśmy jakby sami i to chyba w ciągu całego dnia trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska chyba odwiedziliśmy. Bo na smakołyki kaszubskie lądują na naszym stole. Bardzo dziękujemy. Pani w przepięknym stroju kaszubskim. Maciek się cieszy, już skacze pod sufit. Tak, już Maciek, trącha. Pani w pięknym kaszubskim stroju przyniosła kaszubskie ciasto. Trzeba zaczynać bardzo wcześnie to poznawanie miasta, dlatego że ja miałem tym... A od czego najlepiej zacząć, słuchajcie, Gdańsk zwiedzać? Myślę, że to najczęściej się rozpoczyna od swojej dzielnicy albo tych najbardziej interesujących miejsc. Ja z rodzicami zaczynałem spacerując po Gdańsku od Sianko tych jeszcze poszczególnych fragmentów Wrzeszcza, potem właśnie tego miasta historycznego centrum, potem Oliwy i w ten sposób stopniowo się poznaje coraz bardziej miasto, w którym się mieszka. Ewa podnosi rękę. A ja mam inną opcję na zwiedzanie. Skąd ja wychodzę zaczynamy? Z założenia, że najpierw muszę poznać miasto z góry. Oczywiście ono najprościej samolotem, aczkolwiek nie do końca prosto, no bo to jest krótka chwila. Chcesz wejść na górę Gradową? Ja, słuchajcie, między innymi. Jaki oczywiście, ja zaczynam zawsze, ja mam bardzo często turystów, no znajomych, zawsze zaczynam tak. Zwiedzanie miasta jednak od obejrzenia panoram, a dopiero potem wchodzę głębiej. Ja tak mówiąc o tym, że zaczynam z rodzicami, to pamiętam, że pierwsze wycieczki odbywaliśmy po tych wzniesieniach, to się tak ładnie nazywało. I pamiętam takie widoki na Starą Runię, na Żuławy Wiślane, jeszcze z terenów, na których rosło zboże. Dziś tam jest Orunia Południowa czy Chełm. Coś mi się marczewcy podśmiechują tutaj. Gdańsk ma to szczęście, że jest kilka takich naturalnych wzniesień, tak, w których jest bardzo ładna panorama Gdańska. Ja akurat za tydzień będę prowadził taki spacer po Gdańsku. A będzie można się załapać? Można będzie, tak. I zaczniemy właśnie od okolic dworca PKS-u, ale tam będzie spotkanie dokładnie, ale potem Kościół Bożego Ciała i potem wejście właśnie na
basen jerozolimski po to, żeby zobaczyć panoramę Gdańska. Basen jerozolimski, to ja, Ewa mnie zapytała, poranek. Czy ja wiem, a ja już teraz wiem, że basen jerozolimski to jest po prostu, to są te... Tak, bo to jest bardzo ciekawy kompleks fortyfikacji budowanych od XVII do XIX wieku. I Gdańsk, tak jak porównamy to miasto z innymi miastami i polskimi, i europejskimi, ma bardzo dobrze, jak na takie duże miasto, dobrze zachowany system fortyfikacji i tych tak zwanych nowożytnych. XVII, XVIII i XIX wieczny. Jesteśmy zgodni. Jeszcze w temacie chciałbym dodać, Słuchajcie, zatrzymajmy się na Górze Gradowej. Bardzo was proszę, bo musimy zrobić małą przerwę, ale za moment wracamy. No właśnie, to się wszystko tak rozkręca, trudno się oderwać, ale jesteśmy, proszę państwa, na razie w Gdańsku, potem ruszymy na Kaszuby. Dziś naprawdę w Nie śpij, zwiedzaj. Dużo się dzieje i bardzo dużo gości. Zapraszam. Radio Gdańsk. Aktywnie i z pomysłem. Poczęstowana nas przepysznymi kaszubskimi ciasteczkami. Nie wiem, które lepsze. Wszystkie fantastyczne. Pani haftuje. Pan Łukasz Magrian jest z nami. Zapraszamy, bo jest lodowisko. Jesteśmy w Bramie Wyżynej, proszę państwa. Jeśli państwo w Bramie Wyżynej wewnątrz nie byli, Ewa mówiła, żeby jeszcze piwnicę zobaczyć. Tylko kiedy, Wuniu? No... Po tym programie dzisiejszym myślę, że ciebie wpuszczą po znajomości. Nie, no może. Tutaj było zresztą, prawda, były takie w zeszłym roku, o tej porze dokładnie, były drzwi otwarte, bramy wyżynne i można było wierzyć. Tak, bo to od czasu do czasu można tutaj wejść. Regularnie staramy się zapraszać mieszkańców, przy okazji właśnie robić taką prezentację dodatkową jakiegoś poszczególnego subregionu naszego województwa. A bo dzisiaj naszym subregionem. Co jest w tych piwnicach, żeby tak zachęcić? Co jest w tych piwnicach fajnego? Mówimy o tych piwnicach, to będzie taka tajemnica słodka? Ja myślę, że każda piwnica z założenia jest tajemnicza. Myślę, że fajne jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy w piwnicy, dopiero widzimy, możemy sobie uzmysłowić, jak ta brama wyglądała historycznie, na jakim poziomie, co tu się działo wokół, bo ta przestrzeń była zupełnie inna niż w tej chwili. Panie Krzysztofie, który to jest wiek? To jest koniec XVI, to jest bardzo wybitny przykład fortyfikacji renesansowych. Takich bram się zachowało w Europie niedużo, szczególnie w tym kręgu historycznym, tak zwanym północnym, czyli zaalpejskim. Gdańsk jest jednym z nielicznych miast dużych, gdzie tyle renesansowych, autentycznych bram możemy zobaczyć. Czyli schodzimy do piwnicy i co tam jest ciekawego, panie Łukaszu? Na dziś tak naprawdę ekspozycja tych murów, pokazujemy jak te mury wyglądają, jak wyglądały wyjścia na wały między innymi, bo to jest niezwykle ciekawe, że wały otaczały bramę wyżyną jeszcze do końca XIX wieku. I tak naprawdę ten poziom zero, który mamy w tej chwili, ma się nijak do tego, co było wcześniej. Oczywiście miejsce, które docelowo może być świetnie zagospodarowane na może jakieś miejsce a la kawiarnia, winiarnia. Czyli jakiś pomysł już ale na te piwnice jest. Słuchajcie, ta tajemnica, która mówi, czy jest stąd przejście do katowni, czy nie ma. Jak a, to jest? No nie wiemy, czy ono jest. To jest chyba nieodkryte. A są jakieś ślady, które by na to wskazywały? Właśnie, że są ślady, tak? A być może to jest tylko legenda. W samej piwnicy w Bramie Wyżynnej jest już pewne... Są takie, można przypuszczać, że takie przejście na takie małe odległości mogło być, bo można było to jakoś tam odpowiednio przygotować, a mogło to mieć pewne też znaczenie funkcjonalne, połączenie tych dwóch elementów fortyfikacji. Bo przecież w ogóle się mówi, że Gdańsk tunelami stoi, prawda? W wielu miejscach są tunele, często nieodkryte. No nie, bo część to była związana z... Niektóre mogą rzeczywiście być w szczególnie tych wyżej położonych fragmentach miasta, natomiast tam, gdzie jest teren niedawnych Żuława, no to tam raczej nie było, dlatego że to było zbyt wysoki był poziom wody gruntowej. Myślę, że tutaj przydałoby się zrobienie takiej dużej makiety miasta i pokazania pewnych faz rozwojowych, jak to wyglądało 700 lat temu, jak to wyglądało 300, 100 lat temu, dlatego że my dzisiaj tutaj chodzimy, jeżdżą tramwaje, jest dość intensywny ruch samochodowy. Na mnie wrażenie robią nawet zdjęcia sprzed wojny. Nawet właśnie te zdjęcia sprzed wojny. Ja widziałem w kilku innych miastach europejskich tego typu przynajmniej ilustrację fotograficzną i to znakomicie pozwala przypomnieć współczesnym, jak wyglądało to kiedyś. Jak to miasto się zmieniało. Nawiązanie tutaj, przepraszam, jest do tym lodowiskiem, prawda? Co prawda nie z tej strony, co było. Lodowisko było kiedyś w Posie. Tak. Było lodowisko w Posie. Jakby z drugiej strony Bramy Wyżynnej. Tak, bo Posa była a my teraz mamy między Bramą Wyżynną a katownią. No, lodowisko jest na obszarze między bramą a zespołem katowni Wieży Więziennej. Natomiast wiemy z dawnych zdjęć zamieszanych w różnych albumach, że fosa, która była bardzo rozległa, była doskonałym miejscem na lodowisko.
Kasiu, ja mam pytanie do Kasi i Macieja, bo oni tak bardzo sercem oglądają Gdańsk. Było takie miejsce, które was tak zaskoczyło, że w ogóle nie zdawaliście się sobie zupełnie sprawy z tego, że w Gdańsku jest coś tak niesamowitego? Czy dla nas w ogóle spacer po Gdańsku był odkrywczy, że tak powiem. Mi się na przykład bardzo podobało w katowni, bo w tym Muzeum Bursztynu, dlatego że ja wcześniej nie byłam w środku w katowni. Rewelacyjnie. Ja pamiętam kiedyś nawet na zajęciach plastycznych, jeszcze chyba w podstawówce czy w liceum, rysowałam katownię. Także miałam okazję poznać ją ze szczegółami z zewnątrz. Nigdy nie byłam w środku i no to było dla mnie duże właśnie wrażenie, pięknie tam jest. No i oczywiście kolekcje bursztynu, bardzo fajne też nawiązanie do miejsca Gdańska na szlaku bursztynowym. W ogóle bursztyn jako symbol w Gdańsku jest tak bardzo widoczny, bardzo, to jest bardzo dobry pomysł. Tak samo mamy przecież bursztynową arenę, także w ogóle Gdańsk jest piękny. Piękny jest, no jest fantastycznym miejscem, panią Łukaszu. Ale a propos takich wejść, gdzie można właśnie coś zobaczyć, wspomniałaś tu o dziecku. No moim ulubionym miejscem jest Muzeum Błękitny Baranek. Ono jest troszeczkę poza szlakiem, no właśnie, takim głównym. Właśnie, gdzie to jest? Jest w południowej części wyspy Spiszów. W jednym z dawnych Spiszów on został zrekonstruowany. On był jako stosunkowo mniej zniszczony. I tam jest ciekawa ekspozycja, która uzmysławia szczególnie młodzieży, ale również i starszemu pokoleniu, jak wyglądało życie codzienne w mieście średniowiecznym, takim jakim był Gdańsk. A wchodzi się na co? A wchodzi się na gablotę, w której leży autentyczny szkielet autentycznej gdańszczanki. Ja tam byłam kiedyś z klasą mojej córki, no byłam, nie wiem, może druga, trzecia klasa szkoły podstawowej i dwie dziewczynki miały naprawdę problem z utrzymaniem równowagi. One troszeczkę, nie to, że zemdlały, ale zrobiło na nich ogromne, ogromne wrażenie. Ale po pewnym czasie z rodzicami przyszły jeszcze raz. To powiedzmy, gdzie to jest dokładnie. Bo to jest tak, że normalnie leży właśnie... To jest ulica Chmielna. Ulica Chmielna. Tam jest, jak się idzie po prawej stronie, czyli po stronie zachodniej ulicy Chmielnej. Właśnie jeszcze nie byliśmy u Błękitnym Baranku i to już nam Asia polecała też to miejsce właśnie. Widzieliśmy osobiście, to już... Osobiście powiem, był że tak pan, naprawdę... panie Łukaszu? Kilka razy, natomiast zachęcamy w ogóle turystów, którzy nie znają Gdańska i po raz pierwszy są w Gdańsku, do odwiedzenia najpierw Błękitnego Baranka, a potem właśnie zwiedzania miasta, bo wiele rzeczy się wyjaśnia tak naprawdę. Tak. Dlatego, że wtedy jest to takie wprowadzenie w atmosferę średniowiecza, która jest tak odległa i my sobie często nie wyobrażamy, jak wyglądało życie codzienne w średniowiecznym mieście i bardzo dobrze, że tego typu ekspozycja jest zorganizowana. Bo powiedzmy, że tam jest odtworzona, tak, średniowieczna uliczka, brukowana, tak, tak. Są poszczególne takie warsztaty rzemieślnicze. Można są jakby poczuć zapachem. Zapachy, hałasy, dźwięki. No, na dzieciach często robi ogromne wrażenie mała dziewczynka, tak, bo to są takie postacie tam, która trzyma lalkę. Taką szmacianą, umówmy się, no brzydką, taką brzydką lalkę. I moja córka mówi, mama, w czymś takim można było się bawić? Ja mówię, no tak, dzieci wtedy też były szczęśliwe przecież, prawda? Fascynująca podróż w historii miasta Gdańska. To jest coś podobnego Gdańska. Jak w tej chwili takim jednym z największych hitów Krakowa jest, są te podziemia, które są przez sukiennica, bo tam też się schodzi na ten poziom dawnego osadnictwa i ogląda się różne elementy, takie pokazane w sposób multimedialny. To my mamy w Gdańsku. Myślę, że mając te najnowsze techniki ekspozycji, można bardzo przybliżać odległe epoki historyczne. Proszę Państwa, Krzysztof Kruszyński jest wielkim fanem Italii. I ja widzę, że już na razie zawędrował do Krakowa, jeszcze jeden rzut baretem i już będziemy, bo zawsze nawiązuje myślę, do Włoch. Myślę, że tutaj pokazywanie Gdańska na tle miast europejskich generalnie jest no bardzo Włoch. Ale zobaczcie, jak blisko Gdańsku od Italii jest do Szwajcarii Kaszubskiej. Prawda? Do Szwajcarii. Serio, będziemy po 11, słuchajcie, bo wtedy ruszymy na Kaszuby oczywiście. Natomiast jeszcze jedno pytanie, panie Krzysztofie, a gdzie w Gdańsku jest takie miejsce, które wygląda po prostu, że jak pan wchodzi, to mówi, o kurczę, to jest, nie wiem, przeniesienie z Włoch, że to są Włochy. Czy są Włochy? No takich miejsc, znaczy panoramy miasta z Góry Gradowej, z Biskupiej Górki, to są takie elementy, które trochę przypominają nam widoki na Rzym z Gianicolo, czy z Villa Borghese, czy z Piazzale Michelangelo na Florencję.
czy ewentualnie z Casa San Pietro na Veronę. Natomiast wnętrza, kilka ciekawych, bardzo rewelacyjnych, bardzo ważnych wnętrz, no to oczywiście dwór Artusa, jedno z najlepiej zachowanych i zrekonstruowanych wnętrz świeckich, jakie mamy w Europie. I to jest naprawdę wnętrze na skalę europejską. Piękne, następnie super. Tak, piszecie fajnie o tym zresztą. Polecam. Kościół świętego Mikołaja, ale też bardzo mało znane kościoły, które są za tak zwanym szlakiem zwiedzania i tam się niezwykle rzadko jeździ, mianowicie Kościół Świętym Wojciechu, autentyczny obiekt i Kościół Bożego Ciała, który jest blisko, o którym była dzisiaj mowa, jest blisko dworca, też jest niezwykle mało znanym obiektem. Także jest kilka... A polecam fantastyczną amboną, to ten, prawda? Tak, z tą amboną polową na zewnątrz, z zachowanym, czy z ostatnio poddanym pracom konserwatorskim plafonem. Także jest to też bardzo ciekawy obiekt położony u podnóża fortyfikacji. Byliście, Kasiu? Byłeś, Macieju? Byliście? Nie. Nie byliśmy jeszcze. Patrzcie, ile miejsca. Także jest w Gdańsku dużo ciekawych obiektów i myślę, że też takim kolejnym, może nie samym centrum Gdańska, tym centrum historycznym, takim niezwykle ważnym obiektem jest archikatedra w Gdańsku w Oliwie. Dawny kościół cysterski, jeden z najlepiej zachowanych kościołów cysterskich w Europie. To śmiało możemy powiedzieć, dlatego że wybitny obiekt o wybitnych walorach akustycznych i artystycznych, także też godne polecenia. Wspomniałeś o widoku, to ja jeszcze chcę powiedzieć, już przepraszam cię. Jeden widok, który mnie absolutnie poraża. Pomijając wszystkie wzgórza, bo to i Kozacza Góra, i Pachołek, Wcale, że nie. Ja Państwa zachęcam do wejścia na wieżę ratusza głównego miasta. Dlaczego? Bo ten widok jest mniej taki odległy i rozległy niż z Bazyliki Mariackiej. Natomiast to jest taka droga królewska, którą ja mogę niemalże dotknąć. Naprawdę to jest nieprawdopodobne wrażenie. Znaczy to są takie właśnie dwa punkty widokowe bardzo ciekawe. Znaczy ratusz jest niżej, ta platforma widokowa jest niżej położona, natomiast jest bliżej Drogi Królewskiej. Natomiast wieża kościoła Panny Marii jest wyżej położona i nie zasłania nam nic z perspektywy widoku. Jest on ten znakomity widok i na Żuławy, i na Gdańsk, na poszczególne dzielnice gdańskie, także fazy rozwojowe miasta można znakomicie pokazać tym, którzy pokonają te ponad 400 stopni na wieżę, na szczyt wieży kościoła Najświętszej Marii Panny. Ja Gdańsk poznałem z rowerowego siodełka, odkryłem wiele zakątków, gdzie pieszo czy komunikacją na pewno bym nie dotarł. Niedługo dojdzie nowa atrakcja Pendolino, pan Wojtek przypomina. Bardzo dobrze, Warszawa będzie mogła do nas przyjechać, zobaczyć, jak jest pięknie w Gdańsku. Bo wygląda na to, że odkrywamy troszkę to miasto, panie Łukaszu. Dobrze, że się spotkaliśmy w tej bramie wyżynnej, bo tutaj jednak sporo tych takich pomysłów na odwiedzenie. Bardzo się cieszę i zapraszamy każdego Gdańsku, dnia, tak, prawda? Naprawdę. Czyli tu można przyjść popytać, gdzie są fajne miejsca, gdzie właśnie ten błękitny baranek mnie zaintrygował, przyznaję. Wspaniały spacer z panią Ewą i przewodnikiem panem Aleksandrem. Dzięki za Jaszkową Dolinę, pani Kasia napisała. Bardzo dziękujemy za udział. Fantastycznie, bo to spore grupy ludzi biorą udział w tych spacerach. Tak, to znaczy naszym wynikiem, górna półka, to było 480 osób. O matko. Po Nowym Porcie. A właśnie, po Nowym Porcie. To nie była Droga Królewska, tylko miejsce nieznane, Nowy Port. Zresztą trzeci odcinek, zresztą przyszła właśnie Ewa Czerwińska, przewodniczka, która z nami wędrowała po wędrowaliśmy razem po Sopocie. Natomiast te 480 osób. I tu pytanie, bo wiele osób, tych, które na początku z nami chodziło, dzisiaj mówią, słuchaj, ale to jest troszeczkę za dużo, to jest trochę męczące. I ja się zgadzam, że to tak może być. Natomiast zawsze i wszędzie powtarzam, to jest dokładnie to samo, co z procesją Boże Ciało. Uważam, że te osoby, które chcą się modlić, w tym wypadku do Aleksandra Masłowskiego, są blisko księdza i one się modlą, uczestniczą w tym, w tej procesie. Natomiast, tej wiedzy. Ale jest to też jednocześnie, proszę zauważyć, po prostu spotkanie towarzyskie. Spotkanie towarzyskie z Gdańskiem w tle. I nawet moja 12-letnia córka, która też chodzi na te spacery, mówi, mama, ja tam z koleżankami tam biega sobie po okolicy, ale zawsze coś do niej dojdzie i zawsze coś zapamięta. Czyli dzieci można zabrać, bo to jest piękna lekcja też historii. Oczywiście. Lekcja miłości do miejsca, które wydaje nam się, że znamy doskonale, ale jednak nie znamy. Czy uważam, że tego typu form nigdy nie jest za mało? Czy to będą takie właśnie spacery, o których tutaj Ewa mówiła, które prowadzone są przez Aleksa i jeszcze kilku innych moich znakomitych kolegów i koleżanki przewodników. Tak samo elitarne, ja to tak nazywam, spacery takie kilkuosobowe,
też są bardzo cenne, dlatego że jest wtedy bezpośredni kontakt przewodnika z osobami oprowadzanymi i wtedy jak się idzie, czy to jakimkolwiek szlakiem, czy to Drogą Królewską, czy jakimkolwiek szlakiem mało znanym, gdzieś w Starej Oliwie na przykład, czy gdzieś wzniesieniami Trójmiasta, wtedy przewodnik może od razu na żywo odpowiadać na pytanie, dlatego jestem też zawsze chętny do prowadzenia w ten sposób, żeby iść nawet z jedną, z dwoma, z trzema, z pięcioma osobami. To jest marzenie. Wiecie co? Ja się boję, że za chwilę kaszuby przejmą. Tak, dokładnie. Mam dwie rzeczy. Ta właśnie Macieja druga, która bardzo fajnie przejdziemy później właśnie do kaszu. Ale jeszcze nawiązując do tych właśnie spacerów z przewodnikami i tych właśnie mniejszych, takich kameralnych. Dla mnie niesamowitym odkryciem był spacer w ramach weekendu architektury po Gdyni. Przeszliśmy się też z przewodnikiem PTTK-u po szlaku modernizmu. I te budynki, które na co dzień widzimy w Gdyni, takie niepozorne, te blokowisko można było powiedzieć, tak można nazwać Gdynię, ale tak nazywają Gdynię tylko ci, którzy nie znają właśnie idei modernizmu i tego, co stało za budową właśnie tych wszystkich budowli. Okazuje się, że większość z tych takich monumentalnych tych budynków, które mamy w Gdyni, ona nawiązuje do morza. Te zaokrąglone kształty, one są tak samo zaokrąglone jak statki. Niektóre okrągłe okna nawiązują do bulajów, no. Tak? I możemy też na niektórych nawet budynkach zobaczyć takie mostki kapitańskie, w których ten kapitan steruje statki. No to są rzeczy naprawdę niesamowite i które da się poznać w trakcie spaceru z przewodnikiem. Ja mówię zawsze smaczki, takie smaczki do łapania, które są absolutnie... Niesamowite. A propos smaczków jeszcze, słuchajcie, przejeżdżamy tak często, ale ją zwycięstwa. Smaczki Gdańskie. Właśnie, dlatego ja chcę jeszcze się wciąć, bo potem jak już przejdą kaszuby, to ja już... Ja jeszcze chciałam później o kaszubach. To ja po Ewie. Goście, proszę spokojnie. Słuchajcie, przejeżdżamy aleją zwycięstwa, wielką aleją, tak zwaną, wielką aleją, dla mnie wielka aleja. Dziesiątki, setki, tysiące razy, prawda? Widzimy plac zebrań ludowych. Za placem zebrań ludowych, tak się jest lodowisko, za placem zebrań ludowych jest wzgórze. Jestem ciekawa, ilu z Państwa było na tym wzgórzu. Co Państwo wiedzą, co to za wzgórze? Ja tam wiem, że tam cmentarz jest tam tak jeden, troszkę tam, dalej. Tam tak? Jeden cmentarz wzgórze, jest. Wzgórze ulicą Wronią tam też się można dostać. Fantastyczny widok na taki stoczniowo-portowy, tak? Dlatego, że każdy widok w Gdańsku jest inny. Za domami studenckimi Uniwersytetu Medycznego. Tak. Poza tym Góra Szubieniczna Góra na zapleczu Politechniki Gdańskiej. Szubieniczna. Beata robi wielkie oczy. No tak, tam niejedna dusza przeszła do niebios. Jeszcze, który jest fantastyczny, znaczy może do niebios, nie, Wrzeszcz, bo tam akurat byli, prawda, banduci. Ale słuchajcie, jeszcze jeden fantastyczny widok, który, no dla mnie to jest miodzie absolutne. Latarnia, przepraszam, w Nowym Porcie. Tak. Jak tam się wejdzie, to tam czuć tą bryzę morską. I to jest bez względu na porę roku, aczkolwiek w zimie tam trudno wejść, no, tylko po znajomości można, ale też można. Fantastyczny widok, fantastyczne ujście Wisły do... Na naszej stronie, na stronie Radia Gdańsk pokazywaliśmy ten widok. Jest rzeczywiście To jest to, co bardzo, miodzio, bardzo tak polecam. Mówisz, ale naprawdę te wszystkie wzgórza bardzo zmienią. Jest bardzo cenny. A teraz, szczególnie kiedy nie ma liści na drzewach, więcej widać. Więcej widać, także i czy z Góry Gradowej, czy z kilku Kasia innych z Maciejem, tak patrz. I wiesz patrz. Co, Krzysztofie, i tu powiem tak, Droga Królewska, właściwie bez względu na to, o której porze roku przyjdziemy, to ona tak samo wygląda. Umówmy się, że tak samo, tak? Znaczy, i na Drogę Królewską może dwa, trzy razy... Zależy, no jak może pory dnia, tak, bo słońce. Rano, jak się idzie od wschodu, a po południu, jak się idzie od zachodu. No dobrze, ale chodzisz na wzgórza i tak, masz Państwo i różne wybierają. Pory roku, i różnie wygląda w czasie pół roku. To jeszcze Kasia. I jeszcze w ciągu dnia. Przepraszam, to jeszcze Kasia, tak. Mam jeszcze minutki dla Kasi. Dwie rzeczy powiedzieć jeszcze, nawiązać do rozmowy, bo nie miałam okazji wcześniej, o spacerach, właśnie o tych inicjatywach, bo my mamy też trochę porównanie, chodzimy z Ewą na spacery, chodzimy indywidualnie, również z przewodnikami i też jeździmy na Żuławy, na takie spacery organizowane przez Stowarzyszenie Kochamy Żuławy i tam też jest właśnie, tak jak Ewa powiedziała, atmosfera taka bardzo towarzyska, ale to zwiedzanie jest jeszcze bardziej inne, można tak powiedzieć, ono jest jeszcze bardziej intymne, bo my często wchodzimy właśnie do domów prywatnych osób i tam oglądamy właśnie jakieś zabytkowe piece, domy, budowy i tak dalej. To jest właśnie jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć a propos tych spacerów, że takie inicjatywy powstają, co nas ogromnie cieszy, po prostu bardzo nas to cieszy. I nawiązać jeszcze do tego, co pan Krzysztof powiedział o Oliwie, o katedrze, że przecież mamy też na Kociewiu, w Pelplinie, katedrę
pocysterską, z której również roztacza się przepiękny widok. Jest to jedna z piękniejszych katedr w Polsce w ogóle, przynajmniej tak naszym zdaniem. Tak się szczęśliwie złożyło właśnie. W ostatnim czasie też byliśmy na Poddaszu. Wybitne kościoły cysterskie zostały przekształcone potem z biegiem czasu. Tak. I są dzisiaj katedrami. Także jeśli ktoś nie był do Pelplina, to koniecznie zaplanować sobie taką nawet jednodniową wycieczkę. Oczywiście po zwiedzeniu gruntownym Gdańska. Słuchajcie, kochani, za chwilę ruszamy na Kaszuby, też będzie pewnie gorąco. Pan Łukasz tutaj podpowie, bo pojawią się goście, którzy będą też polecać Państwu Kaszuby zimą, bo dzisiaj właśnie chcemy tą zimę na Kaszubach znaleźć. Dokładnie, w różnych fajnych miejscach. Natomiast tak, a propos Pelplina, jak weszłam do środka, to po prostu powiedziałam, ojej. A Beatka, byłaś na Poddaszu? Nie byłam. Nie tam byłam, ale trzeci co do wysokości ołtarz w Europie. W musimy kończyć, kochani, bo za chwilę wiadomości. Z autentycznymi Łukasz Magrian, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest też z nami. I za chwilę będzie nam tutaj podprowadzać gości z Kaszub, bo na Kaszuby, proszę Państwa, się przeniesiemy po 11. Wszyscy jesteśmy pewni co do tego, że Gdańsk jest miejscem absolutnie magicznym, fantastycznym, niesamowitym i wartym poznania i szukania właśnie tych smaczków, o których, no nie wiem, na blogu piszą choćby Kasia z Maciejem. Marek Aureliusz, prawda? Neptun. Też się u Was dowiedziałam. Spotykamy się za chwilę. Gdańsk. Słuchaj od rana. 5 minut po 11. Beata Szewczyk, dzień dobry. Jesteśmy już na antenie. Łukasz Narloch w rozmowie z panem Krzysztofem Kruszyńskim. Łukasz Narloch, czyli Pomorska Regionalna. Łukasz Marian, a pani Lidia Narloch zaraz będzie przy mikrofonie. No właśnie, pani Lidia, sprawdziłam. Pani Lidia Narloch ma być za chwilę gościem. Przepraszam bardzo. Łukasz Magrian, oczywiście Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Pan Krzysztof Kruszyński, znakomity przewodnik PTTK, mistrz świata, proszę państwa. Przewodnictwo absolutne. No i po mojej prawicy Kasia i Maciej Marczewscy. Wybieramy się na Kaszuby. Otwieram, jak to niektórzy mówią, puszkę z Pandorą. Maciej mówi, wiesz, a będę mógł zacząć. Zacznij, Macieju, bardzo proszę, bo ruszamy na tak Kaszuby. Bardzo mi zależy na tym, żeby. Bo żeby Kasia z Maciejem zacząć. Bardzo fajnie o tych Kaszubach piszą na swoim blogu ruszajwdrogę.pl i bardzo jestem ciekawa, od czego, Macieju, zaczniesz, bo nie pytałam o szczegóły. Chciałbym nawiązać do tego, co mówił pan Krzysztof o tej kaszubskiej oliwie, bo oliwa to jest też bardzo ważne miejsce dla historii Kaszub. Ja prowadzę teraz takie warsztaty dla młodzieży właśnie kaszubskiej trochę historii, trochę turystyki i trochę kultury kaszubskiej. I tam właśnie zawsze opowiadam... A po kaszubsku mówisz, Maciejku? Nie mówię niestety po kaszubsku. To piękny język. I tam właśnie zawsze opowiadam o tym, że Gdańsk, mówi się, że to jest miasto kaszubskie właśnie ze względu na w głównej mierze tą kaszubską oliwę, bo tam znajduje się grobowiec książąt pomorskich, którzy ufundowali właśnie tę katedrę. I w przewodniku, który tutaj wydaliśmy, my z kolei mówimy, bo tutaj padło stwierdzenie Gdańsk, stolica Kaszub, tak? Można mówić, że Kościerzyna jest stolicą Kaszub i Kartuzy są stolicą Kaszub. Pani Lidia Narloch twierdzę... tutaj chyba będzie protestować, ale tak, zobaczymy, ja twierdzę, pani Lidia się z nami. Że rację ma tutaj Maryla Wolska, która napisała, że Kartuzy mają 7 stolic Kaszub. Ja namawiam, że Kaszuby mają 7 stolic i zawsze namawiam do tego, żeby traktować Kaszuby jak krainę różnorodności, gdzie nie ma nic pewnego, gdzie nie ma jednej stolicy Kaszub, gdzie nie ma jednego serca i gdzie te granice Kaszub są tak naprawdę nieokreślone. Bo teraz dzisiejsze granice jesteśmy w stanie łatwo wykreślić, ale jeżeli chcielibyśmy wykreślić historyczne granice Kaszub, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale powinniśmy cofnąć się aż do Szczecina, bądź nawet po niemiecką Mecklenburgię. Bardzo, bardzo daleko jednym słowem. Bardzo, bardzo daleko. Dlatego to jest naprawdę fascynująca kraina, do której warto przyjechać, traktować jako różnorodność i traktować jako, że nie ma tutaj nic pewnego. I to jest właśnie coś, co jest fajne. Co do czego jesteśmy chyba zgodni. Pani Lidia Narloch, dzień dobry. Pani Lidio, witam pięknie. Witam. Pani Lidia jest dyrektorem biura lokalnej organizacji turystycznej Serce Kaszub. No to serce, ja to Serce Kaszub jest? Oczywiście w Kościerzynie. Bo ja się to kościerskim. Wiedziałam, że tutaj tak będę, tutaj będę polemizować. Tak jak pan wspomniał, tak, mój przedmówca. Stolic Kaszub jest wiele, tak? Zakładamy to 7, ale mieszkańcy powiatu kościerskiego twierdzą, że serce Kaszub jest tylko jedno i ono przypada w Kościerzynie. A w Nowej Wsi jest środek województwa pomorskiego. Prawda to? Prawda. I to blisko Kościerzyny jest. Tak, oczywiście. Czyli z tym sercem to mamy pełną jasność. Oczywiście. Ważne. Pani Lidio, Kaszuby to my kochamy latem bardzo. Bo są jeziora, bo są lasy zielone, bo są łąki przepiękne. Nie mamy żadnych wątpliwości do tego, że to jest najpiękniejszy, przynajmniej moim zdaniem, region Polski. I zgodni jesteśmy? Tak, Kasiu, Macieju?
Panie Krzysztofie, zgadzamy się co do tego. Się, jeżeli chodzi o krajobrazy, bardzo mamy malownicza część. Mamy wszystko. I jeziora, Polski. I lasy, i góry, pagórki, tak rzeki. Wzniesienia, tak. Najwyższe wzniesienie zresztą na tutaj nie da się obszarze Niżu. I ten widok na wieżycy. I w ogóle to jest miejsce bajeczne. A zimą, bo na nartach, owszem, wiemy, jest parę miejsc, fajnych stoków, po których można zjeżdżać, no choćby ta wieżyca wspomniana. Co zimą na Kaszubach jeszcze można fajnego robić? Ja powiem tak, Kaszuby na pewno najbardziej kochamy latem, tak, ze względu na to, że mamy tą, no jednak, no, krainę pięknych jezior. Może dopowiem jako ciekawostkę, że w samym powiecie kościelskim tych jezior mamy 200. Więc jest to naprawdę, tak, duży, duży, spory akwen. No, najbardziej jesteśmy dumni z Kaszubskiego Morza. Jest to jezioro w Dzydze, kompleks jezior w Dzyckich, które swój układ mają w kształcie krzyża. Przepiękny kompleks. I nieopodal bajeczny absolutnie skansen. Oczywiście, oczywiście, warty zwiedzenia. Zimą też oczywiście czynny. Tak, oczywiście też. Powiem jeszcze tak, latem kochamy najbardziej, aczkolwiek Kaszuby są piękne o każdej porze roku. Jesienią na przykład mamy przecież ogrom lasów, tak, bory tucholskie, więc zapraszamy wszystkich na grzybobranie. Tak, można zbierać dary lasu, a zimą z kolei, oprócz takich fajnych imprez cyklicznych, przede wszystkim malownicze plenery, tak, które maluje nam śnieg, kuligi, wspaniałe kuligi są organizowane. Gdzie te kuligi tak, są? Pochodniami. Jak je znaleźć? Na stronie Pomorskiej Regionalnej, czy na przykład u Państwa w Sercu Kaszub? Chociażby na stronie Lot Serce Kaszub. Lot Serce Kaszub. Tak, wielu kwaterodawców. Tam jest informacja, tak? Gdzie kto, co i jak i gdzie nocować i dokładnie, gdzie bigos, tak, po kuligu. Tak, oczywiście. Albo jakiś grzaniec. Tak, braliście udział? Tak, tak, to jest fantastyczna sprawa. Pani Lidio, to Kasia opowie, jak było. Jak było, Kasiu? My byliśmy ze znajomymi, właśnie braliśmy udział w takim kuligu. Fantastyczna sprawa, bo to jechało się saniami za koniem w las, że tak powiem, a wtedy było jeszcze dużo śniegu, więc śnieg puszysty. W tym lesie było ognisko, właśnie tak jak pani Lidia mówi, z kiełbaskami, z jakimiś bułeczkami pieczonymi i tak dalej, więc tam można było posiedzieć, pośmiać się, pojeść, pooglądać przepiękne widoki, po prostu zima, śnieg w lesie, fantastycznie. No i później wracało się podobną, tą samą jakby trasą. I przede wszystkim pamiętam z tego, że to jest świetna zabawa, bardzo fajna atrakcja, super spędzony czas i później jeszcze można pojechać do znajomych na jakiegoś grzańca czy coś takiego, więc to polecamy zdecydowanie. Ja nie wiem, czy wiecie, przepraszam, że w Szymbarku funkcjonuje stowarzyszenie kuczerów, czyli osób, które na co dzień zawodowo zajmują się zimą przewożeniem kuligów, latem wozy drabiniaste i to jest zorganizowana grupa, przeszło 70 osób, które działają wspólnie w ramach tej obsługi turystów i mieszkańców. Jest to naprawdę już profesjonalna grupa obsługująca na co dzień ludzi, także... Właśnie w Szymbarku. Dokładnie tak. Szymbarku. Jeżeli już jestem przy głosie, to dwa słowa jeszcze a propos tego zimowego wizerunku. No na pewno kuligi znamy, stoki znamy. Nie wiem, czy wiecie, że też można na biegówkach pojeździć na Pomorzu. No właśnie o to chcieliśmy zapytać, bo my się bardzo interesujemy, gdzie można. Gdzie jest wypożyczalnia, z którym można było bo właśnie... Bo nie znaleźliśmy właśnie informacji na tym temat. Słuchajcie, gdzie jest? Z wypożyczalniami pewnie jest tak, że warto w kwaterach, gdzie się zatrzymujemy, najczęściej coś znaleźć. W prywatnych kwaterach, natomiast tak? Chociażby w okolicach Parchowa są profesjonalne trasy biegowe i też miejsca takie już bardziej zorganizowane, w których można znaleźć trasy typowo pod narty biegowe. No, to mamy jasność. To też na stronie Protu, na stronie Lotu. Na polecam stronie też stronę regionalną, czyli Pomorskie Travel, tam te wszystkie informacje są. Gdzie można na przykład biegówki wypożyczyć, żeby sobie pobrykać na to nich zimą. No, poczekamy na razie na śnieg tylko. Ja może tutaj jeszcze dopowiem a propos nart biegowych, że to naprawdę bardzo fajny sport, tak, bo przede wszystkim te wszystkie trasy rowerowe, tak, które możemy latem, jesienią, wiosną, tak, jeździmy rowerem, to po prostu zimą, kiedy mamy odpowiednio po prostu ilość śniegu, możemy wykorzystać do nart biegowych, tak? Nie mamy ograniczeń, możemy po prostu wybiegać się, tak? Na tych nartach. Ja teraz się wtrącę, bo powiem tak, zapraszamy Państwa do Bramy Wyżynnej, zapraszamy Państwa dookoła Bramy Wyżynnej, zapraszamy Państwa po prostu na Targ Węglowy, bo ten jarmark świąteczny dzisiaj ruszył. My tutaj Pani haftuje, są słodycze, pierniczki, takie wyroby regionalne, prawdziwe. Nie ma chińszczyzny, prawda, Pani Łukaszu? Żadnej. Absolutnie nie, to już nie, Pani Lidia pewnie potwierdzi. Tak, wszystko ręcznie, wszystko naturalnie i pyszne. Paszteciki z kapustą. Zjadłam wszystkie, które tu były na talerzu. Kasiu,
Maciek za wszystkie ciastka, to ja się mogę przyznać. Ciasteczka bardzo dobre, naprawdę. Pyszne, naprawdę, pyszne. Ja zaręczam ze swojej strony, że wszystko przyjechało tutaj do nas prosto z powiatu kościerskiego, tak. Prosto z Kaszub, wszystko jest świeżutkie, polecamy, tak, rękodzieło, potrawy wigilijne i takie regionalnej kuchni kaszubskiej. To ja chciałabym, żebyśmy na moment jeszcze zajrzeli do Kościerzyny, bo tam też moc różnych fajnych, bardzo zajęć czeka. Zróbmy sobie maleńką przerwę. Jest 14 po 11. Jeśli Państwo o Kaszubach chcieliby do nas pisać, bardzo proszę, 603-06-06-06. Może Państwo mają na Kaszubach takie miejsca bliskie sercu, o których może niewiele osób wie, a warto byłoby tam zajrzeć, żeby inni też te miejsca poznali i je pokochali, tak jak Państwo. Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza. Z miłości do Pomorza, na którym dziś, proszę Państwa, jesteśmy na Kaszubach. Moi goście sobie gawędzą, ja to uwielbiam, bardzo dobrze. Wymieniają się doświadczeniami, wrażeniami, informacjami, które są, jak się okazuje, czasem bezcenne. Pani Lidia Narloch, lokalna organizacja turystyczna, Serce Kaszub. Bo o Kościerzynie teraz będzie, bo ja chciałabym się w Kościerzynie zatrzymać, bo to jest miejsce bardzo mi jakoś tak bliskie. Jakieś mam słabość do Lubianej, też mam słabość wielką, bo jak wpadam do sklepu Lubianej, no po prostu szaleję. To są takie fajne miejsca, które też na Kaszubach można zobaczyć. Co prawda Kasia z Maciejem twierdzą, że 10 dni wystarczy. Nie, nie wystarczy. No to właśnie. Taka wstępna propozycja. Bo taką wydali skromną bardzo książeczkę, ale myślę, że bardzo przydatną. Ruszaj na Kaszuby, Katarzyna i Maciej Marczewcy. Proszę bardzo, za autograf wezmę jeszcze od nich. Jak już jesteśmy w Kościerzynie, to jeszcze Łukasz Magdalian coś. Łukasz, w Kościerzynie masz jakieś takie miejsce, które lubisz szczególnie? Ja powiem szczerze, że ostatnio bywałem w Kościerzynie częściej z racji zawodowych, ale też prywatnych i faktycznie ktoś, kto nie był tam kilka lat, może się mocno zdziwić. Tak, miasto się bardzo zmieniło. Samo centrum, ale też to, co oferuje jakby okolica. Myślę, że fajnym nowym tematem, o którym wiele osób jeszcze nie wie, wspomniane Muzeum Akordeonów, które na samym rynku się mieści wraz po z Muzeum Ziemi Kościerskiej. Po prostu kopara opada, jak się tam wchodzi. Świetni przewodnicy, którzy oprowadzają na miejscu i po prostu są ambasadorami tego miejsca. Osobiście ostatnio bardzo gorąco i serdecznie zapraszam również do nowo otwartego, chociaż już rocznego, starego browaru Kościerzyna, w którym piwowar przygotowuje różne rzeczy. Nie byłam. A byliście, Kasiu, Maciej? W browarze jeszcze nie byliśmy, natomiast jak najbardziej byliśmy w Muzeum Akordeonu. Też opisaliśmy to muzeum u nas na blogu. Ze zdjęciami można sobie wejść, poczytać, pooglądać i byliśmy naprawdę pod wrażeniem, pomimo, że my nie jesteśmy jakoś muzykalni, nie interesujemy się muzyką, ale po prostu samo oglądanie tych cudeniek to jest tak niesamowita przyjemność. Tak. Świetne. A wiesz, Beata, co znaczy świnia, kwecz albo kaloryfer? Świnia, kwecz albo kaloryfer? Nie. To właśnie brzmi, to jest właśnie akordeon. Tego się dowiedziałem w Muzeum Akordeonu. Pan Krzysztof Kruszyński, który też pewnie ma w Kościerzynie jakieś miejsce ulubione. Cześć, znaczy ja, jeżeli chodzi o Kościerzynę, to zawsze poza tym samym historycznym centrum, czyli dobrze zachowanym tym plasem rynkowym, to bardzo też lubię jako historyk komunikacji i skansen tak zwany kolejowy, czyli to, co zostało To jest też super na to tam dawnej linii kolei francuskiej, tak. Która przechodziła przez Kościerzynę, była budowana w latach 30. bardzo sprawnie zresztą. Także to jest takie bardzo ładne i malownicze i ciekawe miejsce z punktu widzenia historii techniki, szczególnie techniki komunikacyjnej. I jeżeli chodzi o okolice z powiatu kościerskiego generalnie, to myślę, że bardzo ważnym miejscem jest Będomin, miejsce urodzin Józefa Wybickiego, czyli miejsce związane i z historią Polski, i z patriotyzmem. To takie znakomite miejsce, zresztą bardzo malowniczo położone. I tak samo Kaszubsko-Kociewski Park Etnograficzny, czyli mówiąc popularnie skansen, gdzie są bardzo dobre przykłady tego tradycyjnego budownictwa, bo tak jak się jeździ po ziemi kościeckiej, czy generalnie po Kaszubach, to coraz mniej jest tej tradycyjnej architektury drewnianej, czy tradycyjnej, nawet murowanej architektury typowej dla Kaszub i Kociewia. I dlatego
dobrze jest coś takiego jak ten park etnograficzny, dlatego że wtedy zobaczyć. Tam można zobaczyć, jak się kiedyś budowało, jak się kiedyś mieszkało, jak wyglądały obiekty gospodarcze, mieszkalne, sakralne, bo tam jest też przecież kościół, może nie jest z okolic Kościerzyny, bo on jest ze Sfornej Gaci, ale jest to też dobry przykład architektury drewnianej, której niestety już jest coraz mniej. Ja za każdym razem, kiedy opowiadam Kościerzynie na moich spotkaniach podróżniczych, to mówię, że trzeba przyjechać do Kościerzyny, pójść na rynek, usiąść w kościerskiej kawiarni, wypić kawę z Remusem, przyjść, przywitać się. Remus siedzi na rynku. Remus siedzi na rynku, na swojej taczce, sprzedaje swoje książki. A co się głaszcze Remusowi? To jest bardzo ważna postać. Nóżkę, nosek? Bo on siedzi sobie tak tam na rynku, to właśnie tak to zastanawiam się, co jest w tej chwili najbardziej wygłaskane. Ale nic nie jest wybłyszczone, no właśnie. No błyszczy się cały. Remus cały się błyszczy, z Remusem trzeba przyjść, napić się kawy i uścisnąć mu dłoń. Do tego się trzymajmy. I poklepać przyjacielsko. Ewa Kowalska, ciekawa jestem w Kościerzynie, coś w nią masz takiego specjalnego. Znaczy ja was trochę zaskoczę, zupełnie z innej, kompletnie innej bajki. Ewa tu szaleje w ogóle, bo przygotowuje się do spaceru. Bo ja przygotowuję się do spaceru, jestem troszkę tak, przepraszam, nieogarnięta, natomiast nie ukrywam, że Kościerzyna w tej chwili mi się kojarzy głównie z chlebem, ponieważ w Kościerzynie właśnie jest piekarnia, która piecze pieczywo dla osób bezglutenowych. I tak jak wy tutaj się częstujecie, to ja niestety tylko mogę na to patrzeć. A gdyby ta Kościerzyna, ta piekarnia zaglądała tutaj, to bym miała co jeść też. No to jest moja, to jest moja Kościerzyna. Ale idiot, trzeba porozmawiać z bezglutenową. Trzeba podjąć temat. Zwłaszcza, że takich osób na diecie bezglutenowej z przymusu, z powodu choroby, a nie ideologicznych jest coraz więcej. No ale to nie jest temat. Też i moda przy okazji, nie tylko przymus, ale też coraz więcej osób jest, które rezygnują z glutenu. Jesteśmy w Kościerzynie. Pani Lidio, a pani miejsce takie w Kościerzynie? Takie ulubione? Dla mnie kościerski rynek. Rynek, no miejsce, pewnie. Gdzie można usiąść, tak, które jest bardzo klimatyczne. Fontanna latem. Fontanna, dzieci biegają. Siedzący Remus, wspomniany już wcześniej na taczce. No i nie tak? wiemy nadal, ja gdzie, w Kościerzynie, gdzie się ja w Kościerzynie pracuję od lat. W Kościerzynie to uczyłam się, tak? To jest miejsce, gdzie uszczęszczałam do szkoły, więc Kościerzynę naprawdę znam jak swoją własną kieszeń. I to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Kościerzyna pięknieje. Ja pamiętam Kościerzynę sprzed 10-15 lat. Miasto nam pięknieje. Jest coraz więcej takich miejsc, przede wszystkim klimatycznych, tak? Czyli wychodzimy do turysty, które po prostu przyjeżdżają do... A gdybyśmy wyszli poza rynek, Muzeum Akordeonów było wspomniane, do tej parowozowni może pójdźmy, co? Do parowozowni. W ogóle to jest fajny pomysł, tak. Bo w Kościerzynie jest tak, że jak się kupi, na przykład przyjedzie się do parowozowni, kupi się bilecik, to można z tym samym biletem też do akordeonu. Dokładnie. Pójść, w Kościerzynie mamy trzy muzea. Te wspomniane wcześniej. Dokładnie. Dwa mieszczą się w kościerskim ratuszu, ziemi kościerskiej akordeonu. Trzecie jest jakby na obrzeżach miasta. To jest w tej chwili, mówimy, parowozownia, ale tak naprawdę już teraz jest to Muzeum Kolejnictwa. Istnieje możliwość zakupienia jednego biletu na te trzy muzea. Fajnie, no bo w cenie promocyjnej, tak? Tak. Wiadomo, po zniżce możemy odwiedzić wszystkie. No, zwłaszcza jak się więcej osób wybierze. Dokładnie, dokładnie. Ewo? A mogę zapytać, czy w Kościerzynie odbywają się spacery takie dla mieszkańców? No właśnie, bezpłatne, tak jak po Gdańsku. Z przewodnikiem? Tak w Gdańsku. Z przewodnikiem? Tak. To znaczy powiem tak, dla grup zorganizowanych tak. Dla grup zorganizowanych. Ale ja mówię o mieszkańcach. Powiem tak, jeżeli jest taka o mieszkańcach, tak. Odbywają się różnego rodzaju, tak, biegi uliczne, spacery, na przykład teraz w okresie zimowym. No właśnie, jest tak, że się spotykacie na rynku i na przykład idziecie z mieszkańcami, bo to zawsze nam się mieszkańcy tak, wydaje, oczywiście. Że wiedzą wszystko, ale się mamy okazuje, spacery, że mamy że na przykład w okresie letnio-jesiennym spacery Nordic Walking, tak, teraz w okresie zimowym. A takie turystyczne, ale żeby chodzi takie bardziej tak, żeby no coś zobaczyć. Takich hibedakerowych chyba nie. Tak czuję, że tam jest luka, słuchajcie. Jest bardzo duża, bardzo duża luka na Kaszubach. Chyba jedynym miastem na Kaszubach, które organizuje takie spacery, jest Wejherowo. Ja uczestniczyłem tam w spacerach właśnie tych wejherowskich. Tam oprowadza normalnie przewodnik petateku. Codziennie wycieczka w okresie wakacyjnym startuje o godzinie 12 i zwiedza się rynek, zwiedza się kościół chyba świętej Anny, jeżeli dobrze kojarzę. I zachodzimy właśnie do Kalwarii i tam pierwszy raz zobaczyłem właśnie te kapliczki w środku. Wtedy przewodniczka ma klucze i to jest bardzo fajna rzecz. Z tego co wiem, nie ma takiego zorganizowanego koła przewodników w PTTK i to jest właśnie problem w tym, że nie ma fachowych osób, które mogłyby powiedzieć. Ale coś. To są piloci przecież, Krzysztofie. Ale to jest do pomyślenia. To, więc właśnie to jest kwestia jest do wypełnienia luka. Tak, żeby byli ludzie, którzy, bo piloci to
często wiedza pilota jest taka powierzchowna i ona nie odpowiada zapotrzebowaniu turysty. Ja znam to z praktyki moich wieloletnich doświadczeń. Kochani, wróćmy do Kościerzyny, ponieważ mnie jeszcze jedna rzecz zaintrygowała. Nie miałam świadomości, że to jest takie ważne. Aleja Klonowa, która ulicą Strzelecką prowadzi. Przepiękna. Ile ona ma lat? To jest stara aleja, ona, te drzewa są potężne, więc to jest, podejrzewam, dobrych kilkadziesiąt, jak nie więcej. Tak, większość z nich jest już wpisanych, tak, po prostu na listę tutaj jakby zabytków, tak, takich pamiątkowych. Powiem tak, w czasie przerwy zajrzę do źródła i poinformuję, tak, ile ma lat, bo nie chciałabym tutaj strzelać z głowy, nie pamiętam, aczkolwiek aleja piękna, przepiękna. Dopowiem piękna, jeszcze, absolutnie. Że prowadzi do obiektu Centrum Kultury Kaszubskiej. I tam jest restauracja, gdzie pysznie karmią. Gdzie pysznie karmią, gdzie można przenocować. Za bardzo dobre pieniądze można przenocować. Tak, tak. I gdzie dodatkowo odbywają się też warsztaty, tak? Dekupaż, rękodzieła, takie warsztaty typowo kaszubskie, tak? I to zarówno dla grup zorganizowanych, jak też dla osób, które po prostu w hotelu nocują. To się zatrzymajmy wobec tego na końcu tej alei. Zrobimy sobie małą przerwę i za chwilkę, za minut kilka wracamy. Łukaszu, za chwilę, bo tak podnosiłeś rękę, że chcesz coś powiedzieć, to wrócimy do tego. Dobra. Za moment. Radio Gdańsk. Z miłości. Cudnie to jest, proszę Państwa, w Bramie Wyżynej. Naprawdę, bardzo żałuję, że się nie odważyłam, żeby wcześniej tu zajrzeć i zwiedzić na przykład piwnice, o których dzisiaj rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie zresztą, bo byliśmy najpierw w Gdańsku, łaziliśmy sobie po mieście po prostu, gadając, co ciekawego można zobaczyć, co jest interesującego w Gdańsku, oprócz tych rzeczy, które uważamy za oczywiste. No, nie wszystko jest oczywiste. Tak samo jak nie jest rzeczą oczywistą, że w filmie Stawka większa niż życie Hans Klas urodził się w Kościerzynie. Nie wiem, co moi goście na to, kochani, słyszeliście o tym? No właśnie, ktoś z naszych słuchaczy tak napisał. Stawka większa niż życie, Hans Klas urodził się w Kościerzynie. Bingo! Niesamowita atrakcja zimowa to psie zaprzęgi, które są dostępne dla wszystkich, ponieważ rekreacyjne, niesportowe psy dają naprawdę moc przeżyć. Przygoda na www.przystanekalaska.pl. Kolejny pomysł na zimowe Kaszuby, też przypomina ktoś z naszych słuchaczy. A my jesteśmy, już słyszę dzieci, też przyszły do Bramy Wyżyny i bardzo słusznie. Piękne rzeczy trzeba uczyć się oglądać od najmłodszych lat. Dziś tu spotkanie, bo Kościerzyna i Kaszuby, mamy pyszne pierniczki, takie na mikołajkowe prezenty absolutnie idealne, rękodzieło, hafty i tak dalej, jest też konkurs, w którym do wygrania, Łukaszu, możesz przypomnieć, taka loteria. Dziś mam loterię i do wygrania każdy, kto zajrzy do Bramy Wyżyny i wypełni kupon, może wziąć udział w losowaniu pobytów na Kaszubach. Lidia, może zapowiesz dokładnie gdzie, bo to są świetne miejsca. Tak, pani Lidio, proszę przypomnieć. Na nagrody przewidzieliśmy dwa vouchery na nocleg w hotelu Stary Browar Kościerzyna. Zaprosimy również parę, dwie osoby, które wygrają do ośrodka wypoczynkowego FK Wiele. Dopowiem jeszcze tylko, że tu atrakcja tym większa, bo będzie to pobyt podczas walentynek i udział w walentynkowej zabawie. Czyli te okolice, tak? Tak, dokładnie. I czwarty voucher jest na pobyt w całorocznym domku z Bala pod nazwą Dzika Chata. A gdzie ta Dzika Chata jest? Gmina Nowa Karczma. Może to Państwu przybliży. Ewa Kowalska, która jest... No właśnie, jeszcze do końca ta chata z Bali. I co tam? Dzika chata. I tam jest co? Las dookoła? Trochę drzew dookoła, może tak powiem, bezpiecznie, aczkolwiek projekt wspaniały, dlatego że chata jest w stanie pomieścić od 5 do 8 osób, wykonana jest cała z bala, dodatkowo jest całe wyposażenie też w drewnie, w stylu myśliwskim, jest kominek, jest przyjemnie, jest możliwość rozpalenia ogniska na zewnątrz, ale wszystko w drewnie, super. Przepięknie, pięknie naprawdę pachnie. Zapraszam klimatycznie. Także dzisiaj, proszę Państwa, warto do Bramy Wyżynnej zajrzeć. Na lodowisku można się poślizgać, tutaj można porozmawiać, wziąć udział w loterii. Takie naprawdę dobre nagrody do zdobycia, do wygrania. Ewa Kowalska tutaj podjęła inicjatywę i Ewuniu, ja Cię absolutnie wspieram. Myślę, że o tym będę mówić w audycjach sobotnich. Nie śpij, zwiedzaj. Bo bardzo byśmy chcieli, żeby te spacery po Kościerzynie były z przewodnikiem. To znaczy one już będą, już podjęliśmy. Tak, to już jest zaklepane. Tak, to jest decyzja, że zorganizujemy. Tak, że coś takiego na pewno warto zrobić. Panie Krzysztofie, czy Pan by wygospodarował chwilę na przykład, żeby po Kościerzynie oprowadzić. Na pewno. Wiosna jest nasza. Proszę Państwa, no z mistrzem świata po Kościerzynie, proszę bardzo, z Ewą Kowalską, albo z Kasią i z Maciejem. Nie albo, tylko my wszyscy. Wszyscy? A my to jeszcze opiszemy.
My to opiszemy, będziemy uczestnikami tego spaceru. Krajoznawczej. Kto wie, może też powiemy kilka słów do megafonu. Zobaczymy. Na razie megafon widzę, że chodzi i zaprasza na spacer. Dzieje się. Dzieje się. Coraz więcej bedekerowiczów tu widzę, I to wszystko w ciągu 10 minut audycji. Ja chciałem tylko dwa słowa jeszcze, bo kończyliśmy poprzednią część na kuchni i myślę, że warto o tym powiedzieć, bo kojarzymy Kaszuby z regionalizmem. A gdzie z taką można tradycją. Zjeść coś takiego prawdziwego kaszubskiego? No właśnie, coraz więcej jest tych miejsc, w których świetną kuchnię w ogóle pomorską, polską można zjeść w takim nowoczesnym, fajnym wydaniu. To też jest element, o którym chciałbym dwa słowa, bo prowadzimy takie działania. No bo jak działania. Człowiek spaceruje, to głodny jest na świeżym powietrzu. Prowadzimy takie działania związane z promocją dziedzictwa kulinarnego, Kulinary Prestige, tak to się nazywa górnolotnie, ale oznacza miejsca, które bazują na lokalnych produktach, na znanych recepturach, a podają je w fajnej, nowoczesnej, takiej świeżej formie. W Kościerzynie jest też kilka takich miejsc, w ogóle na Kaszubach jest kilka takich miejsc, gdzie można zjeść, a myślę, że to jest super oferta na zimę, bo chociażby w przypadku braku śniegu warto spędzić miło wieczór ze znajomymi, z przyjaciółmi i odwiedzić takie miejsce. Gawędząc. Dokładnie tak. Także idąc na spacer. Pod tym kątem również zapraszamy zimą na Kaszubę, ale przez cały rok. No właśnie, gdzie są takie miejsca, gdzie można zjeść te tradycyjne kaszubskie potrawy? Choćby w Kościerzynie. Powiem tak, coraz więcej jest już restauracji serwujących potrawy kuchni regionalnej. Czy one dostają coś w rodzaju takiego certyfikatu? Tutaj karmimy regionalnie zgodnie z tradycją? Powiem tak, niektórzy się tak ogłaszają w formie szyldu, u innych jest to po prostu wpisane w reklamę, co niektórzy wiem, że też już tutaj startują jakby do takich odznaczeń jak takie wyróżnienia, tak, że jest to po prostu jakiś produkt regionalny. Dopowiem tak, restauracji jest coraz więcej. Mogę wymienić chociażby restaurację w starym hotelu, w hotelu Stary Browar Kościerzyna, restauracja Malena w hotelu Bazuny, to też jeszcze Kościerzyna. Poza tym, jeżeli chcemy zasmakować kuchni regionalnej, no to przede wszystkim na pewno w bazie agroturystycznej, tak. Naprawdę ogromna ilość naszych kwaterodawców, którzy jednak tutaj przyjmą, ugoszczą w swoim domu. Będzie to kaszubska gościnność, ale też dokładnie, ale też potrawy. Dopowiem może również o tym, że z roku na rok w Kościerzynie, w powiecie kościerskim, wzrasta baza noclegowa. Ja myślę, że jest to mimo wszystko taki dobry akcent, tak, dobry jakiś taki sygnał do tego, że mimo wszystko jest ta potrzeba, tak, przenocowania turysty, a to samo, to wiąże się po prostu z tym, że jednak coraz więcej ludzi Kościerzynę wybiera, przyjeżdża do Kościerzyny. Może to jest jeszcze świetna baza wypadowa też. Dokładnie. No, Kościerzyna jest oddalona 50 km od Gdańska, więc jest to wspaniałe miejsce na taki rzut wypad. Dokładnie, weekendowy. Wrócę jeszcze do tych kulinariów. Dzisiaj tutaj z nami jest pani Halina Rogińska. Jest prezesem Kościerskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego. Osoba, która bardzo wiele zdziałała w tej dziedzinie kulinariów. Między innymi wypromowała żurawinę z Kaszub, ucieraną na surowo, jako nasz produkt tradycyjny. Tak. I ona dziś jest dostępna, można ją zakupić. Dokładnie, na jest tutaj u nas. Tak, jest gotowa w słoiczku. Poza tym są potrawy, które też zawierają tą żurawinę. Więc zapraszam, myślę, że pani Halina ze swojej strony też wiele cennych tutaj uwag. Tak, to jest coraz więcej gości się pojawia. Fantastycznie. Mhm. Bo do 17, proszę państwa, jest szansa przyjść tutaj właśnie tę żurawinę na przykład kupić. Oczywiście. Ona do czego? Do mięs na przykład? Do mięs. Świetna do mięs. Żurawina to przede wszystkim żurawinówka. Do żurawinów. Może być używana w różnych postaciach. Do ciasteczek. Przeróżnej postaci smakuje naprawdę ciekawie. No i ma ogromne właściwości, walory lecznicze również. Ja bym chciała do herbatki. O, Andrzej Dubas mi tu podpowiedział, że do herbatki. Andrzej, który realizuje dziś program tutaj z Bramy Wyżynnej. Kasiu, Macieju, wasze Kaszuby. Bo wy wydaliście taką malutką książeczkę, którą tu miałam przed chwilą. Ktoś mi trafił. Aha, Andrzej przegląda. O, taką malutką książeczkę. Ruszaj na Kaszuby. Katarzyna i Maciej Marczewscy. Już o nich wspominałam. To wasze takie miejsce na Kaszubach, którym byliście może już wielokrotnie, ale które często wracacie i lubicie wracać. Kochacie wracać. To jest oczywiście, proszę państwa, subiektywny przewodnik i bardzo dobrze. Uważam, że to jest duża zaleta, że jest subiektywny. Wasze ulubione miejsce na Kaszubach.
Ja przede wszystkim zachęcam. Kasia się zamyśliła. Ja przede wszystkim zachęcam, żeby zacząć. Żeby zacząć zwiedzać te Kaszuby, bo Kaszuby to jest naprawdę różnorodność. W naszym przewodniku pokazujemy 10 dni, w zasadzie to przepisy na 10 dni urlopu na Kaszubach, gdzie każdy dzień jest wyważony. Jeżeli piszemy, że warto cały dzień spędzić na przykład w Kościerzynie, to rzeczywiście w tej Kościerzynie da się spędzić cały dzień. Jeżeli mówimy o tym, że po zwiedzaniu w Dzyc warto zajechać jeszcze do Wiela i zobaczyć najpiękniejszy zachód słońca na Kaszubach, bo tam naprawdę widziałem fenomenalne, ta feria barw, te pomarańczowe niebo, przeplatane jeszcze z tymi zielono-niebieskimi pięknymi barwami, to jest coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Ja raczej nie będę mówił, w które miejsca trzeba wrócić, tylko żeby posmakować każdego regionu Kaszub. Każdej części Kaszub. Ja lubię bardzo miasta kaszubskie. To są takie mniejsze, ponieważ one są takie, mają taki swój klimat, taki spokój i tak po prostu naprawdę można odpocząć, pochodzić, pooglądać, zjeść coś dobrego. I pod tym względem bardzo mi odpowiada właśnie i Kościerzyna, i Kartuzy. Także oprócz właśnie przyrody, oprócz podróży po lasach nad jeziorami, to też właśnie warto zachęcić do zwiedzania miast na Kaszubach. Ja uwielbiam podsłuchiwać na Kaszubach. Zatrzymuję się czasem tak chyłkiem i podsłuchuję, jak po kaszubsku rozmawiają, spotykają się dwie panie i tam sobie po kaszubsku gawędzą. To jest jak muzyka, to jest niesamowite. To jest piękne. Ludzie, którzy tam mieszkają, używają tego języka na co dzień, po prostu, nie tylko od święta. To też jest bardzo, bardzo piękna rzecz. Tu Andrzej Dubas mi podsunął taką informację. Nordic Walking na Kaszubach, to właśnie w waszej książeczce, Kasiu, Macieju. 26 ścieżek w samej tylko Szwajcarii kaszubskiej, Nordic Walking na Kaszubach. Maza wypadowa Hejtus, Pomieczyno, ulica Słupia. To jest taka alternatywa letnia, można powiedzieć. To Łukasz tutaj wspominał o nartach. Aczkolwiek w Hejtusie w ubiegłym roku, w tym roku w zasadzie jeszcze, byłem na Kuligu, także... To była końcówka poprzedniej zimy. Bo jest bardzo fajne miejsce. I a propos właśnie tego Nordic Walkingu, to my w naszym przewodniku zachęcamy, żeby ten ostatni dzień 10 na Kaszubach spędzić właśnie aktywnie, po to, żeby zobaczyć, jak te piękne Kaszuby są. Bo właśnie ta trasa, którą zrobiliśmy właśnie w okolicach Hejtusa, ona prowadzi przez malowniczą okolicę. Są tam zarówno właśnie lasy, są pagórki, są piękne pola, jest piękny staw, nad którymi wtedy akurat pasły się zwierzęta i konie. Na samym końcu dochodziło się do stawu, gdzie jest leśniczówka i taki pomost. Znaczy, w ogóle na Nordic Walking to można chodzić wszędzie i to też nam ktoś tam mówił, że przecież niepotrzebna jest trasa, można gdziekolwiek pójść, nawet na plaży sobie pochodzić. Tak, i to jest prawda, natomiast bardzo fajnie, jak te trasy są, bo kto się wyznaczył, tak? To znaczy, że ktoś jakby przeszedł tą trasę, uznał, że ona jest ciekawa, interesująca, piękna i zawsze jakby łatwiej jest skorzystać z propozycji, którą ktoś już wcześniej przetestował i pokazał. Coś sprawdzonego i są te oznaczenia, mamy pewność, że się nie zgubimy i właśnie tego nam trochę brakuje, też będziemy szukać według również Państwa propozycji teraz na narty biegowe, bo to też jest właśnie fajne, też można wziąć narty biegowe i na przykład pojechać w okolice Potęgowa i na Szczelinę Lechicką się na przykład wybrać, natomiast zawsze jest fajnie, jak jest ta trasa przygotowana i człowiek wie, że się na przykład nie zgubi, albo w razie czego ktoś mu do pomocy przyjdzie. Spacery dla grup niezorganizowanych po Kościerzynie są, choć nie cyklicznie, ale przy różnych okazjach, na przykład Dzen Prowadnika. Oczywiście z profesjonalnym przewodnikiem. Wojk napisał do nas 603060606. Ale my chcielibyśmy, nie, żeby to było cyklicznie może właśnie, żeby nie tylko mieszkańcy Kościerzyny, ale na przykład to mówię, ja będę chętnie o tym mówić, pojechali do Kościerzyny te 50 km i po mieście pospacerowali, poznali je, może na nowo zupełnie. Może to nie tylko chodzi nawet o mieszkańców samej Kościerzyny, tak? Ale też goście z zewnątrz. Stąd mogli dojechać. To też będzie okazja właśnie dla ludzi z Kaszub albo z Trójmiasta, po to, żeby zajechać do Kościerzyny i zobaczyć, co ciekawego tam jest. Poza tym Kaszuby są na tyle atrakcyjne, że sporo osób przyjeżdża tam z innej części Polski i są w okolicach Kościerzyny. Są bardzo malownicze fragmenty, jeszcze takie mało odwiedzane, jak
miejsca leżące na południe od miasta, w okolicach takich wsi jak Juszki, takie bardzo malownicze jezioro Strupino, które jest potem okolice Lipusza, też bardzo ciekawe tereny, to dawne pogranicze polsko-niemieckie z okresu międzywojennego, także w samym powiecie kościerskim jest bardzo dużo takich ciekawych miejsc. To, o czym pan wspomniał, na południe od Kościerzyny mamy już tereny Dzyckiego Parku Krajobrazowego. Tak, tak, tak. Naprawdę ogromne walory przyrodnicze, piękne jeziora, użytki ekologiczne. Dopowiem jeszcze może, że takie rzeczy też już są jakby przygotowane dla turysty. Między innymi fajnie brzmiące Żabińskie Błoto. To takie miejsce edukacji ekologicznej, gdzie dla turysty zostały wyznaczone kładki edukacyjne, tablice informacyjne. A jak znaleźć to Żabie Błotko? Zgooglować. Wiedziałam. Nie, w naszych materiałach, tak? Jeżeli chodzi o... też tam na przykład warto pojechać. Można, tak. Tam to jest można takie kładki oczywiście. Można wchodzić w tej chwili niezależnie od pory roku. Jest to bardzo mądre rozwiązanie stosowane na terenach podmoku. W ten sposób się dokładnie pozna roślinność danego obszaru, nie dewastuje się chodząc po roślinach. I takie kładki edukacyjne są właśnie tutaj na Kaszubach, ale są też w dużej ilości w innych parkach narodowych, w Biebrzańskim, Narwiańskim. I my to mamy na Kaszubach. Narodowych, także... Ewa Kowalska się niecierpliwi, bo już się grupa zbiera, zaraz tak. Będzie szła na spacer. Ja też nie wiem, czy was doszedł już ten zapach barszczu, więc to przypominało mi o świętach i o tym, o czym nie mówiliśmy, że też zapraszamy najmłodszych, bo mamy tutaj choinkę. Tak, którą trzeba udekorować, atrakcje, dokładnie. Tak. Także wszyscy, którzy się pojawią z tymi najmniejszymi, mogą tutaj spędzić chwilę, przygotować jakieś fajne dzieci ozdoby. Będą przygotować ozdoby, choinka jest w światełkach rodzice cała. Będą poznawać ofertę Kaszub. Czeka na ozdoby, i to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy, także do godziny 17 zapraszamy. Super, a teraz, jeśli mogę zaprosić, tak, jeszcze raz, za chwileczkę ruszamy, o godzinie 12 ruszamy w kierunku Piaskowni. Zapraszam. Ewo, przypomnij trasę, czyli wyruszacie tu spod bramy. Ruszamy spod bramy Wiedźmy, tunelem przejdziemy na Targ Sienny. Aha. Przejdziemy przez Park Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska pod siedzibę dzisiejszej Rady Miasta Gdańska i dalej koło Urzędu Miejskiego, to znaczy to tak mniej więcej, ja rozmawiałam z przewodnikiem, i ruszymy w kierunku, no właśnie, tego budynku, który Państwo też na pewno znają, budynek Dyrekcji Lasów Państwowych. Ciekawa jestem, czy Państwo wiedzą, co tam było, w jakim celu ten budynek został wybudowany. Pan Krzysztof wie na pewno. No, Krzysztofa to nie pytam, bo nie wiem, czy Krzysztof wie wszystko. Właśnie, tak. Wiem i nie powiem. Na pewno za chwilkę to powie bardzo Jakub. Bardzo funkcjonalny, elegancki szpita tam się kiedyś znajdował. Jakub Nowak, licencjonowany przewodnik miejski po Gdańsku, na pewno za chwileczkę o tym opowie. Ja dziękuję i już uciekam. Ewa, tak? Bardzo dziękujemy. Ewa Kowalska i Ben Dekker, dziękuję za fascynujące absolutnie spotkanie i za tę fantastyczną energię, którą Ewa ma. Zresztą, no, cię wtrącałam faktycznie. Nie, no, namieszałam tutaj. Wiedza cię roznosi, Ewunie. To tak po prostu działa. Proszę Państwa, z takimi ludźmi naprawdę warto się spotykać, bo to jest tak inspirujące, tak niesamowite. Może się okazać, że to, co wiemy, to tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. No niewiele wiemy o Gdańsku. Dzisiaj dowiedzieliśmy się troszkę więcej. Można jeszcze więcej, więc polecamy te spacery, WIBD każe informacje. Kasia z Maciejem, Maciej podnosi paluszek. Tak, ja mam jeszcze jedno takie skojarzenie z Kościerzyną. Mhm. Trochę nietypowe, bo mi Kościerzyna kojarzy się z barami mlecznymi. Bary mleczne, których po prostu jest wysyp na rynku. Jakby byliśmy kilka miesięcy temu w Kościerzynie właśnie na rynku, zjedliśmy obiad w barze mlecznym i mieliśmy problemy z wyborem, w którym barze mlecznym zjeść obiad. No, trzy albo cztery bary mleczne. Wszędzie tania i wszędzie jest sympatycznie. I myślę, że to będzie... One są bardzo fajnie zrobione. W ogóle świetny wystrój, taki można powiedzieć nie kojarzący się, że tak powiem, z barami sprzed 30-40 lat, ale takie autentycznie współczesne. Też swój klimat, jedzenie jest niedrogie. Swój klimat. I właśnie to chciałem podkreślić. Uwaga wszyscy gdańszczanie i uwaga wszyscy restauratorzy w Gdańsku. W Kościerzynie da się zjeść tanie obiad. Za 9,90 jest obiad dwudaniowy w barze mlecznym. 9,90 jest to po prostu jeden wielki szok dla mieszkańców Trójmiasta. Jedźcie do Kościerzyny na obiad. I tak się opłaca. Nawet kiedy w kilka osób jedziemy i zapłacimy za benzynę, żeby tam dojechać. Wiecie co, ja bym chciała, żebyśmy się spotkali jeszcze kiedyś ponownie. Możemy się umówić? My zapraszamy zawsze do bramy Wyżynnej, do Pomorskiego Centrum. Koniecznie, bo tu można się dopytać o różne rzeczy, o których być może nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć i dowiemy się przy okazji wizyty tutaj w bramie Wyżynnej. Dziękuję bardzo. Teraz po kolei Lidia Narloch.
Lidia Narlok, lokalna organizacja turystyczna Serce Kaszów. Pomorska, dziękuję. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Krzysztof Kruszyński. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. My także bardzo dziękujemy. Kasia Maciej-Marczewski, blog www.ruszajwdrogę.pl. Tak jest. Polecam państwu, tylko proszę uważać nie w nocy, bo się potem długo siedzi, człowiek się nie wysypia, bo wciąga. Niebezpiecznie wciąga. Beata Szewczyk, dziękuję za to spotkanie, a po 12 spotykamy się już w troszkę innych klimatach, ale też bardzo blisko natury.